Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie opowiem wam, czym był ultrasyt. Tajemniczy radioaktywny minerał odkryty przez AMS pod powierzchnią Apalachii. Miłego oglądania! Korporacja Atomic Mining Services po przybyciu do Wirginii Zachodniej uważana była za zbawców regionu targanego bezrobociem oraz biedą. Wprowadziła szereg innowacyjnych technologii pozwalających kopać jeszcze głębiej w starych, zamkniętych niegdyś kopalniach węgla oraz innych złóż. Jedna z metod odkrywkowych polegała na detonacji niewielkich ładunków jądrowych pod ziemią. Promieniowanie oraz wysoka temperatura w połączeniu z podziemnymi minerałami doprowadziły do powstania nowego kruszcu, nazwanego przez naukowców AMS ultracytem. Korporacja próbowała udoskonalić proces tworzenia ultracytu, lecz podziemne detonacje oraz coraz to śmielsze działania firmy doprowadziły do ogromnej dewastacji środowiska naturalnego w okolicach Mount Blair. Roślinność prawie całkowicie obumarła, zanieczyszczenie powietrza w regionie było ogromne. Po Wielkiej Wojnie okolice te nazywano Strefą Popiołu. Wiele górniczych miasteczek zaczęło podupadać, mieszkańcy uciekali na północ. Atomic Mining Services postanowiło skierować więc swoje działania w okolice żurawinowego trzęsawiska. Dzięki pomocy w założeniu watogi oraz umowie z miastem, korporacja posiadała praktycznie nieograniczoną wolność w działaniu. Zaczęła ponownie detonować ładunki nuklearne. Wydobywcze pancerze wspomagane pozwalały górnikom schodzić coraz głębiej pod powierzchnię, bez obawy o utratę zdrowia w wyniku wystawienia na działanie promieniowania. Ultracyt był minerałem o niezwykłych właściwościach, potrafiącym działać cuda, ale też i niebezpiecznym. Naukowcy nie mieli pojęcia, że nie jest on dziełem natury, tylko skutkiem ubocznych działań firmy. Nie potrafili jednak zrozumieć procesu jego powstawania. Korporacja trzymała to w tajemnicy przed światem zewnętrznym. Przykładem tej niewiedzy jest historia miasta Welch, w którym doszło do awarii. Jak się później okazało, w mieście rozwinęła się żyła ultracytu. Korporacja zmusiła wszystkich mieszkańców miasteczka do opuszczenia swych domów w przeciągu 12 godzin, a następnie zyskała prawo własności do miasta. Ostatecznie okazało się, że ultracyt jest wynikiem reakcji rudy metali niezależnych z promieniowaniem radioaktywnym. AMS zdecydowało się na masową produkcję ultracytu. Substancja stanowiła niezwykle potężne źródło energii, prawie niewyczerpalne. Takie, które potrafiło utrzymać na chodzie maszyny oraz pancerze wspomagane przez tysiące lat. W tym samym czasie trwała wojna chińsko-amerykańska o ostatnie zasoby ropy naftowej na świecie, paliwa kopalnianego, bez którego gospodarka obu państw nie mogła funkcjonować. AMS zapewniło sobie pozycję lidera na rynku górniczym. Próbowało wprowadzić nowy minerał jako powszechne źródło zasilania dla każdego sektora gospodarki Stanów Zjednoczonych. Problemem było jednak odpowiednie przetworzenie ultracytu. Był on niestabilny, potrafił stopić każdy materiał. To nie był jednak jedyny atrybut tego minerału. Odpowiednio przetworzony zmieniał się w najtwardsze znane tworzywo na świecie. Posłużył do stworzenia ultracytowego pancerza wspomaganego. Tak naprawdę był to ulepszony model T-51B w całości wykonany z ultracytu. Łatwiej było zastępować nim stal, czarny tytan czy też kompozyt niż rdzenie fuzyjne. Postępy w związku z wykorzystaniem go w sektorze energetycznym były znikome. Ultracyt przyczynił się do powstania grzyba, który zaraził lokalną populację nietoperzy. Urosły one do ogromnych rozmiarów. Grzyb powoli przejmował kontrolę nad nietoperzami, które roznosiły zarodniki na inne istoty. Spalacze stały na górze hierarchii, były siewcami plagi spalonych, pożerały minerał po to, by się wzmocnić. Ultracyt rósł w każdej istocie zarażonej plagą, przebijając skórę, powoli usztywniając nosiciela, aż ten zamieniał się w skalny posąg. W grze Fallout 76 jest jednym z materiałów służących do craftingu, zaawansowanej broni energetycznej oraz ultracytowego pancerza wspomaganego, a także modyfikacji do niego. Dlaczego ultracyt nie stał się energetycznym zbawieniem świata Fallouta? Otóż korporacja Atomic Mining Services nie zdążyła opracować technologii skutecznej produkcji ultracytowego zasilania. Równocześnie pracowano nad technologiami opartymi o potęgę atomu. Ogniwa jądrowe weszły do życia codziennego. AMS nie zdążyło z ogłoszeniem całemu światu swojego odkrycia do czasu wybuchu Wielkiej Wojny. Działania korporacji ograniczały się jedynie do okolic Watogi, eksperymentu, miasta przyszłości. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!